Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, mija godzina 18.30. To czas na najważniejsze informacje z regionu. Zapraszam na serwis. Od razu wiedziałyśmy, że jest bardzo źle. Piesek niewymownie cierpiał, a właściciel nie chciał ulżyć w cierpieniu. Tyle lat to istniało, dużo osób korzystało. Aż tu nagle lokal zamknięto, a klientów zostawiono na lodzie. Mamy samorządy, które na bieżąco reagują na wszystkie potrzeby mieszkańców. A dzisiaj samorządowców za to uhonorowano. Schorowany pies niemal gnił żywcem i konał w konwulsjach. Tymczasem właściciel czekał, aż czworonóg odejdzie naturalnie. Do tej wstrząsającej sytuacji doszło w Opolu, jednak przykładów barbarzyńskiego traktowania pupili nie brakuje. Uprzedzamy, że niektóre zdjęcia są drastyczne. Katarzyna Polaczek. Po to są uśmierzacze bólu, że możemy temu psu ulżyć. I on może odejść w domu w swoich warunkach, ale nie w takim cierpieniu. Jednak właściciel nie pozwolił odejść swojemu kundelkowi bez bólu i cierpienia, które musiało rozpocząć się na długo przed interwencją wolontariuszy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Zostałyśmy leżącego pieska na podłodze w stanie agonalnym. No nie jesteśmy weterynarzami, ciężko nam określić, tak? Ale na to, co widziałyśmy, od razu wiedziałyśmy, że jest bardzo źle. Piesek był w konwulsjach, był w moczu, oddawał ten mocz pod siebie. Nie było z nim logicznego kontaktu, oczy były rozbiegane. Brak reakcji 90-letni właściciel tłumaczył prawami natury. Jego zdaniem stary i schorowany pies miał odejść samodzielnie. Kundelek trafił od razu do gabinetu weterynarza. Niestety nie było dla niego ratunku. Wszystkie objawy neurologiczne świadczyły o głębokim stopniu już odmurzczenia, zarzucanie głowy na grzbiet, brak odruchów powiekowych, brak odruchów z nerwów czaszkowych. No, był rzeczywiście w stanie bardzo złym i ponieważ ta próba wyprowadzenia go z ataku padaczkowego, pomimo głębokiej narkozy, on w dalszym ciągu manifestował te objawy, no niestety zdecydowaliśmy o tym, że konieczna jest eutanazja. Choć eutanazja zwierząt rodzi dylematy etyczne zarówno po stronie właścicieli pupili, jak i lekarzy, troska o zapewnienie godnej śmierci jest także obowiązkiem opiekuna. Świadome dopuszczenie bólu lub cierpienia zwierzęcia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 3 lat. Natomiast w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem od 3 miesięcy do nawet 5 lat. To nie jest tylko takie typowe bicie, karanie zwierzaka ostrymi przedmiotami, powodowanie u niego cierpienia, ale na przykład też transport zwierząt, zwłaszcza takich hodowlanych w warunkach, które powodują jego cierpienie i niepotrzebny stres. To jest także niezapewnianie zwierzakom wody, odpowiedniego schronienia, zwłaszcza na przykład przy takich warunkach atmosferycznych, jak jest teraz, ale także porzucanie zwierzęcia, z którym często spotykamy się właśnie w takim okresie wakacyjnym. Mimo zaostrzenia kar za znęcanie nad zwierzętami wciąż nie brakuje drastycznych przypadków okrucieństwa. Zaledwie kilka dni temu policjanci zatrzymali 58-letniego mieszkańca Kędzierzyna Koźla, który podejrzany jest o utopienie 8 szczeniąt oraz znęcanie się nad psami. O sprawie funkcjonariusze dowiedzieli się dzięki anonimowej informacji. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski. Nie milkną głosy rozczarowanych klientów kultowej restauracji w Kędzierzynie Koźlu. Ta zamknęła swoje drzwi przed klientami z dnia na dzień, zostawiając ich tym samym z ważnymi abonamentami na obiady, których teraz wykorzystać nie mogą. Klienci mówią, że to oszustwo, a my przyglądamy się bliżej tej sprawie. Adrian Szuta. Miało być pysznie i smacznie, a jest rozczarowanie i pytanie, dlaczego z dnia na dzień kultowy lokal zamknął swoje drzwi przed wiernymi klientami. Zaskoczona byłam, bo tyle lat to istniało, dużo osób korzystało, nie było drogo stosunkowo w porównaniu do innych. No to zaskoczenie. Widziałam kiedyś właśnie, że policja coś tam stoi, nie wiedziałam, o co chodzi. Bardzo nie fair w stosunku do ludzi. Przeważnie starsze osoby tu miały abonamenty, zostały z niczym. A mam mamę starszą, więc wiem, jak to boli. Wiem, jak to boli. To nie w porządku. Jak można tak zamknąć z dnia na dzień? I to podobno dzisiaj wykupione, a jutro już zamknięte. Jadłodajnia od lat serwowała obiady. Aż do 7 czerwca, co ciekawe, dzień przed zamknięciem, nadal sprzedawała abonamenty na posiłki. Jedna z klientek wykupiła abonament na przeszło 800 zł i została z niczym. Oszukanych klientów może być sporo. Jednym z nich jest pan Romuald. Tydzień temu, w piątek, w czwartek, żebym jeszcze jadł, a w piątek przyjechałem, już nie było. A mam wykupione, już przez pół roku wykupuję, było wszystko w porządku. I nagle byłem zdziwiony, co się stało.
dowiedziałem się dopiero w poniedziałek, że zostało zbankrutowane. Policjanci ustalili, że sprawa, charakter tej sprawy dotyczy umowy cywilnoprawnej, więc tutaj policja bezpośrednio nie jest stroną zaangażowaną. Natomiast jak najbardziej poszkodowani mogą się zgłaszać na policję. Wówczas my wspieramy sąd cywilny, chociażby w przekazywaniu danych, które są dostępne w naszych policyjnych bazach albo w wyniku naszych policyjnych ustaleń. Brak kontaktu z właścicielami nie pomaga zaniepokojonym klientom, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze. Na drzwiach pozostała tylko kartka z lakonicznym komunikatem o likwidacji i adresem mailowym, na który nikt nie odpowiada. Tak de facto istnieją dwie drogi postępowania, droga cywilna i droga karna. Droga cywilna, czyli wystąpienie z powództwem o zapłatę do właściwego sądu rejonowego i tam oczywiście w zależności od rozstrzygnięcia będzie czas oczekiwania dłuższy bądź krótszy. W oficjalnym mailu do właściciela zapytaliśmy, dlaczego podjęto decyzję o zamknięciu lokalu, a także co z poszkodowanymi klientami. Niestety nikt na nasze pytania nie raczył odpowiedzieć. Widmo fiaska wisiało nad firmą od kilku miesięcy, bo ta serwowała obiady w miejscu, które tylko wynajmowała, a lokal był już mocno zadłużony przez innego najemcę, co stwarzało zamknięte koło problemów. Lokal, o którym mówimy, był wynajmowany przez osobę fizyczną i ta pani, która wynajmowała ten lokal, nie płaciła opłat za ten lokal od około 2 lat. Sąd wydał wyrok eksmisyjny i komornik go wykonał. Miejsce, choć kultowe od lat, przyciągało wiele spragnionych i głodnych klientów. Pozostały zamknięte drzwi i niesmak do jakichkolwiek abonamentów. Adrian Szuta, Kurier Opolski. Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się spotkanie z samorządowcami. Zostały przyznane brązowy krzyż zasługi i honorowa odznaka za zasługi dla samorządu. Izabela Zapisek. To tu, w sali herbowej Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się uroczyste spotkanie samorządowców. Chociaż Dzień Samorządowca był kilka tygodni temu, to dzisiaj wręczono najbardziej pracowitym samorządowcom odznaczenia. Pomyśleliśmy sobie, że to jest dobry moment na z jednej strony uhonorowanie samorządowców medalem i odznaczeniami, a z drugiej strony, żeby pogratulować im wyboru na nową kadencję, a także opowiedzieć o tym, jak wyobrażamy sobie tą współpracę administracji rządowej i samorządowej, bez której nic się nie wydarzy. Ona po prostu być musi. Brązowy Krzyż Zasługi to odznaczenie nadawane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz samorządu terytorialnego. W tym roku został on przyznany pani Sybilli Stelmach, wójt gminy Popielów. Ja myślę, że zostaliśmy wyróżnieni przede wszystkim za intensywną pracę z ostatnich 5 lat. Pomyślę, że dużo się zadziało w gminie Popielów, dużo dobrego. No i tak jak już wspomniałam, no jestem mile zaskoczona, bo w ogóle nie myślałam o czymś takim. Jednym z gości spotkania był Henryk Lakwa, który jako jedyny w województwie opolskim pełni funkcję starosty opolskiego od momentu powstania powiatów, czyli od prawie 25 lat. Dzisiaj oprócz tego, że mamy samorządy, które na bieżąco reagują na wszystkie potrzeby mieszkańców. Również od 2004 roku możemy skorzystać z dodatkowych środków, które są, czyli środków unijnych i to jest zauważalne na drogach, w mieszkaniach, gdziekolwiek się ruszamy, w szpitalach, w pomocy społecznej. I myślę, że ten kierunek jest bardzo dobry. Przekazywanie pieniędzy do samorządu, bo samorząd wie najlepiej, jakie są potrzeby, a z drugiej strony mieszkańcy kontrolują i sprawdzają, czy te pieniądze są wydawane prawidłowo. Chociaż opolskie to najmniejsze województwo w Polsce, to nie przeszkadza, aby wyróżniało się na tle innych. Region zawiera także jedną z największych gmin w kraju, w której skład wchodzi 45 sołectw. Gmina jest rozległa, ale mieszkańców wcale nie jest tak dużo, bo tylko nieco ponad 20 tysięcy. Problemów jest sporo, ale tak jak powiedziałem wcześniej, przez te 20 lat, kiedy jestem, ale i wcześniej, kiedy moi koledzy samorządowcy zaczynali tą swoją przygodę 35 lat temu, wydaje mi się, że wiele spraw samorządowi udało się rozwiązać. Nasze województwo może się także pochwalić najmłodszym wójtem w Polsce. Jest to ciężkie bycie wójtem w wieku 25 lat, bo uczy się czegoś nowego, z czym nie miało się styczności wcześniej, natomiast ma się też z drugiej strony być może lepsze pomysły, lepsze rozwiązania na różne problemy oraz można poprzez ten młody umysł jeszcze się nauczyć.
Przypomnijmy, 34 lata temu odbyły się pierwsze wybory do rad gmin. Były to jednocześnie pierwsze całkowicie wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej. Izabela Zapisek, Kurier Opolski. Jedna z najważniejszych w tym roku, tak czwartą sesję Sejmiku Województwa Opolskiego określili samorządowcy. Związane jest to z udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium nowo wybranemu zarządowi. Będziemy podsumowywać rok, w którym funkcjonował jeszcze stary zarząd województwa, czyli poprzedniej kadencji. Jesteśmy już w nowej kadencji. No i będziemy podsumować rok, w którym na czele tego zarządu województwa stał pan marszałek Andrzej Buła, ale tak naprawdę absolutorium będziemy już udzielać dzisiaj zarządowi, na którego czele stoi pan marszałek Szymon Ogłaza, więc to takie okoliczności dosyć specyficzne tego, co się wydarzy. Ja przede wszystkim chciałbym temu zarządowi pogratulować tego wykonania budżetu, tego, co wydarzyło się w zeszłym roku, bo to myślę, że najbardziej obrazuje słowo stabilizacja. Są dwa wskaźniki w tym streszczeniu i w tym podsumowaniu budżetu 2023 roku, które są ujemne. To znaczy, że nie ujemne, tylko tendencję spadkową pokazują. Jeden to jest wykonanie wydatków związanych z udziałem pieniędzy europejskich, co oczywiste, bo w 2023 roku dopiero zaczynaliśmy nowy program i dopiero on się rozkręcał. A drugi, niezwykle pozytywny, to jest spadek zadłużenia województwa. Już prawie 90% tego zadłużenia, które w 2011 roku mieliśmy, bo od tego momentu schodzimy w dół, zostało spłacone, zostało nam 20 kilka milionów. No, biorąc pod uwagę, że mamy miliardowy budżet, to jest naprawdę niewielki wskaźnik. To nam pozwala myśleć o przyszłości. A co jeszcze przed nami w tym serwisie? Proszę zobaczyć. Nie możemy zwlekać za długo, musimy jeździć i w deszczu, i w burzy nieraz. Żeby zdążyć z policzeniem wszystkich ptaków. Mija 7 lat od przekształcenia Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Dzięki tej przemianie uczelnia wykształciła już blisko 80 lekarzy, a sama placówka rozwinęła się. Z tej okazji dziś symbolicznie w 7 gabinetach odbywały się bezpłatne konsultacje i badania. Natalia Janus-Hempel. Pomiar ciśnienia, cukru i cholesterolu, instruktaż samobadania, konsultacje i badania specjalistyczne dla dzieci i dorosłych. W ramach akcji Profilaktyczna Siódemka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu otworzyło się 7 gabinetów. Między innymi badanie gęstości kości dla osób powyżej 55 roku życia pod kątem osteoporozy, konsultacje kardiologiczne, konsultacje dla osób, które mają początki cukrzycy. Na badania obowiązywały wcześniejsze zapisy, a zainteresowanie było spore. Darmowe są, nie trzeba czekać w kolejkach, zawsze można się przebadać u każdego lekarza. A dowiedziałam się z internetu od znajomych. Ja się cieszę właśnie, że jest taka okazja, bo można szybciej dostać ten termin. I zawsze można się czegoś dowiedzieć, no i skorzystać przede wszystkim, a nie też długie kolejki czekać. Akcja Profilaktyczna Siódemka to prezent szpitala dla pacjentów z okazji 7 lat od przekształcenia Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. W tym czasie zmieniło się wiele. Ponad 260 milionów złotych pozyskaliśmy na inwestycje w szpitalu. Ponad 2,5-krotnie powiększyliśmy przychody szpitala, ze 180 do 440 milionów złotych. Przeprowadziliśmy szereg dużych inwestycji. Przekazanie przez samorząd województwa opolskiego placówki uniwersytetowi było konieczne dla utworzenia kierunku lekarskiego. Po pierwszym cyklu kształcenia mury uczelni opuściło blisko 80 lekarzy. Jestem przekonany, że większość z nich znajdzie potem pracę w różnych placówkach zdrowia województwa opolskiego, bo szpitale w Opolu, w Nysie, w Kluczborku, w Buchłazach potrzebują lekarzy jak kania dżdżu. Zwłaszcza, że jakość kształcenia lekarzy jest bardzo dobra. Mamy już na to dowody. W ostatnich podsumowaniach egzaminu lekarskiego, który zdawali, po raz kolejny zajęli 5. miejsce w Polsce. Tak? Dla naszego młodego uniwersytetu to wielki sukces. Szpital może się pochwalić także dobrą współpracą z miastem. My razem ze szpitalem realizujemy wiele projektów, między innymi otworzyliśmy przychodnię, która obsługuje mieszkańców z osiedla Malinka. Ta współpraca jest wzorcowa. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć kolejnych lat sukcesów, zarówno zawodowych, jak i naukowych. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski.
Wyrwać dzieci ze zgiełku miasta to główny cel dzisiejszego spotkania młodzieży w ramach drugiej edycji warsztatów ekologicznych Wyprawy w świat opolskiej wsi, które odbyły się w Kęszycach. Wyprawa po lesie w towarzystwie ciekawych historii. To dla młodzieży z regionu przygotował pan Wojciech, wieloletni mieszkaniec Kęszyc, wsi znajdującej się w środku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Po pierwsze, pokazuje im poprzez narzędzia i przedmioty, które były kiedyś używane w gospodarstwie wiejskim, jak to życie na wsi wyglądało, czyli oglądamy cały właściwie taki muzealny zestaw tych sprzętów. Opowiadam, jak to wyglądała praca w polu, jak tu każdy z gospodarzy mógł funkcjonować. A z kolei to, co teraz realizujemy, to jest naturoterapia pokazana w formie takiej praktycznej. Choć młodzi opuszczają je w poszukiwaniu kariery lub rozrywki, to coraz więcej dojrzałych osób do nich wraca. Wieś przyciąga swoim spokojem oraz bezpieczeństwem, nieporównywalnie większym niż w mieście. Przede wszystkim otoczenie natury. To, że wstając z łóżka, wychodząc na dwór, ma się szumiący dookoła las i zieleń, i bezpieczny, ogrodzony teren, po którym można spacerować. Walory te doceniają również najmłodsi uczestnicy dzisiejszego spotkania. Jakie twoje zdanie są największe zalety na przykład mieszkania na wsi albo wsi po prostu? Bardzo duża cisza i spokój. Myślę, że na pewno fajny jest dźwięk ptaków. Różne zwierzęta można spotkać. To są, myślę, że takie są zalety. Tym bardziej teraz, kiedy pogoda sprzyja, warto wyrwać się ze zgiełku miasta. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. Kurier rozpoczęliśmy od barbarzyństwa wobec zwierząt, kończymy jednak przykładem empatii. Na Opolszczyźnie rozpoczęło się obrączkowanie młodych bocianów białych. Dzięki temu będzie można śledzić wędrówki i losy tych ptaków, a poznanie ich zwyczajów i potrzeb jest konieczne dla zachowania gatunku. Według szacunków ornitologów tej wiosny w naszym województwie wykluło się kilkaset piskląt bociana białego. O szczegółach Kamila Korzeniowska. Obrączkowanie bocianów to tak naprawdę jedyny moment, kiedy możemy zajrzeć do wnętrza gniazda i podejrzeć młode ptaki. Oznacza się je około 6 tygodnia życia, kiedy jeszcze nie potrafią latać. Dzięki temu możemy dokładniej poznać ich życie i dalsze losy. A obrączkowaniem piskląt bociana białego na Opolszczyźnie zajmuje się grupa Silezjana. Przede wszystkim obrączkowanie polega na tym, żeby poznać całą historię bociana, czy ogólnie ptaków, tak? Jeżeli obrączkujemy pisklęta, wtedy wiemy wszystko na temat danego ptaka. Całą historię życia, gdzie się urodził, gdzie ewentualnie na końcu straci życie. Jak daleko wędruje, gdzie można go spotkać, w jakich odległościach od miejsca urodzenia. Na ten moment zaobrączkowaliśmy ponad 200 bocianów. Natomiast ile ich będzie konkretnie, to jeszcze nie wiemy, bo jesteśmy w trakcie obrączkowania. Także być może, no liczymy, że to będzie ponad 700. Ponieważ jest dużo młodych w gniazdach, nawet zdarzały się już piątki. Jest dużo czwórek, trójek, gdzie w ubiegłych latach było ich mniej. Jeździmy od rana do nocy codziennie, żeby to zaobrączkować. Tego jest tyle, że trzeba się niestety trochę spieszyć. Nie? Nie możemy zwlekać za długo, musimy jeździć i w deszczu, i w burzy nieraz, i różnie to jest. Nie? No i jest dużo takich rzeczy, że po prostu są druty, dużo drutów i musimy uważać, żeby też po prostu nie zrobić jakiegoś wypadku. No, trzeba się pilnować. Auta jeżdżą, samochody na drogach stoimy, jest to różnie. Nie? Zakładane ptakom obrączki są uniwersalne. Oznacza to, że każdy ornitolog na świecie może je odczytać. Bociany, które urodziły się w Polsce, zazwyczaj wracają do naszego kraju, a na zimowisko wybierają Afrykę subsaharyjską czy Afrykę Południową. Tegoroczną wędrówkę do ciepłych krajów rozpoczną pod koniec sierpnia. Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski. I tą informacją kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody, którą dziś przygotowała i zaprezentuje Dominika Merta. Następnie zapraszam na rozmowę dnia w imieniu Małgorzaty Lis-Skupińskiej. Ja dziękuję za wspólne popołudnie, przyjemnego wieczoru i do zobaczenia o 21.30.